Teraz przed Państwem wystąpi Maksym Zagacki, student kierunku przekład rosyjsko-polski na Uniwersytecie Szczecińskim z referatem pod tytułem Między mową a rzeczywistością. Rola terminologii w kreowaniu wizerunku militarnego Rosji. Pomoc narodowi fińskiemu czy okupacja? Zgodnie z planem Związku Radzieckiego oni próbowali zrobić taką samą okupację, jak była prowadzona z państwami bałtyckimi, ale niestety im się nie udało. Właśnie przez to oni zrobili ten incydent w Mainili i ogłosili wojnę Finlandii. To było zrobione dlatego, żeby zrobić taką samą, podobną okupację do państw bałtyckich, żeby dołączyć do Finlandii do Związku Radzieckiego, ale niestety im tego się, ale na szczęście im tego się nie udało. Dalej mamy interwencję Układu Warszawskiego w Czechosłowacji albo operację Dunaj. Tutaj mamy także Rosja znowu spróbowała, bo podczas tak zwanej Prażskiej Wiosny były wprowadzone nowe reformy w państwie Czechosłowacji i były zrobione próby do demokratyzacji Czechosłowacji, na co Związek Radziecki był niezgodny i właśnie oni wprowadzili swoje wojska do Czechosłowacji z taką wymówką, że to było dlatego, żeby nie dać państwom NATO zwrócić Czechosłowację do, zabrać Czechosłowację od Związku Radzieckiego. I właśnie mamy tutaj taki anegdot, który był w tych czasach, po czemu sowieckie wojska tak długo znajdują się w Czechosłowacji, a nie do sich pór iść u tego, kto pozwał ich na pomoc. Że właśnie że ludzie z Czechosłowacji nie chcieli pomocy Związku Radzieckiego, ale Związek Radziecki zdecydował, że lepiej przyjść i pomóc im, żeby wrócić ich do swojego łona. No i jakie argumenty Rosja wykorzystywała dla uzasadnienia okupacji, to akurat, że agenty natowskie przyszli do Czechosłowacji i spróbowali ukraść to państwo od Zichłona. Dalej mamy radziecką interwencję w Afganistanie. Ona była dość ciekawa tym, że to była akurat pierwsza i jedyna prośba do Związku Radzieckiego, żeby serio Związek Radziecki im pomógł. Bo właśnie była tam wojna domowa w tym momencie i prezydent poprosił pomocy u Związku Radzieckiego, który był taki proradziecki. Jak zmieniała się propaganda w trakcie wojny? Najpierw propaganda mówiła o tym, że wszystko idzie według planu, że w Afganistanie wszystko jest git, że można iść i walczyć, że pomagamy narodowi i że wojna wkrótce się skończy. Ale z czasem, jak mudżahedini dostawali nową pomoc od państw Zachodu, to wojna zmieniała się. I właśnie pod koniec tej wojny propaganda też się zmieniała i mówiła już w innym klucze po prostu i mówiła, że warto już wychodzić z Afganistanu i że nic to nie da i że to wszystko jest tylko przez to, że NATO pomaga Afganistanowi i nie możemy skończyć tej wojny. Pod koniec tej wojny, jak wyszli już wojska, Rosja zgłosiła to wydarzenie jako swoje zwycięstwo, ale prezydent był jeszcze na posadzie tylko przez 3 lata po skończeniu tej wojny. Fenomen afgański właśnie wskazuje na to, że po powrocie z wojny większość wojennych została niepotrzebna państwowi i to dość mocno wpłynęło na lata 90. w Rosji, kiedy te byli wojskowi, szli i robili swoje grupy przestępcze. Dalej mamy pierwszą i drugą wojnę czesięcką, albo jak mówią w Rosji, operacja po ustanowieniu konstytucyjnego porządku w Czeczeniu 1994-1996. Akurat po rozpadu Związku Radzieckiego Czeczenia de facto odzyskała niepodległość i w 1994 roku, jak już po końcu już tych batalii w Rosji politycznych, Rosja zaatakowała Czeczenię. Najpierw ona dawała wsparcie do separatystów w Czeczenii, a potem już weszła do Czeczenii już swoimi wojskami. Było dość często było mówiona takie cudowne zdanie, że Groźny będzie wzięty w ciągu 3 dni. To mówił minister obrony, że on potrzebuje minister obrony Rosji, że on potrzebuje tylko jednego batalionu desantowego, żeby zabrać sobie Czeczenię. Ale na szczęście tak się nie udało i ta wojna trwała przez 2 lata. Ta wojna doprowadziła do pierwszych teraktów, którzy byli w Rosji w latach 1995 i w 1996 była podpisana umowa o pokój
i skończyła pierwszą wojnę dziecięcą, gdzie Rosja mówiła, że i tak wygrała i że i powodem dla rozpoczęcia II wojny dziecięcej było akurat to, że Rosja nabrała już siły i powiedziała, że no i właśnie wybuchy budynków w Rosji, którzy oni zgłosili, że to byli Czeczeni, zrobili. Dalej mamy wojnę rosyjsko-gruzińską. Właśnie podczas tej wojny był prezydentem Rosji Miedwiediew, który był taki bardziej prodemokratyczny, ale on skorzystał z tego, żeby po prostu zrobić tą wojnę, dlatego żeby nabrać sobie punktów politycznych. I powiedział tak, że to nie oni zaatakowali Gruzję, a że to była wojna dla pokoju. Czyli zaatakować ich, żeby po prostu zrobić pokój w tym regionie. Dalej mamy aneksję Krymu przez Rosję. Tutaj mamy najważniejsze pytanie: okradzenie brata i powrót Krymu do domu. I właśnie podczas kryzysu politycznego na Ukrainie Rosja wprowadziła swoje wojska, które mówiła, że nie ma tam ich wojsk, które były nazywane zielone ludzie. I zrobiła taką propagandę, że Krym już od zawsze był rosyjski i że to jest po prostu, że Krym po prostu wraca do swojego łonu, czyli do Rosji. Dalej mamy wojnę w Donbasie, które Rosja 8 lat mówiła, że tam nie ma ich wojsk, ale tak naprawdę wszedł do tego regionu Igor Girkin ze swoim wojskiem i de facto zmienił wszystko na tej wojnie. I on nawet sam mówił, że jakby on nie wszedł na Donbas, to nic by z tego nie było. Właśnie pytanie: ukraińskie okupanci czy rosyjskie najeźdźcy? Rosja 8 lat mówiła, że nie ma tam ich wojsk, ale potem się zgodziła z tym, że byli tam jej wojskowi i że to oni zrobili taki najważniejszy wpływ na tą wojnę. Dalej mamy pytanie: 8 lat bombardowania Donbasu. I tak naprawdę Rosja zawsze mówiła, że 8 lat Donbas był bombardowany, ale nawet OBSE zrobili badania, w których większość tych bombardowań było ze strony Rosji. No i dalej rosyjska wiosna, bo Rosja próbowała najpierw zabrać do swoich terenów nie tylko terytorium Doniecku i Lugansku, a jeszcze Charkowa i Odesy, ale na szczęście im tego się nie udało. No i właśnie już inwazja Rosji na Ukrainę i najważniejsza teza: Rosja nie rozpoczyna wojen, ona je kończy. To właśnie tak Władimir Putin powiedział w swojej wymówce 24 lutego, że oni wchodzą na Ukrainę nie dlatego, żeby zrobić wojnę, a dlatego, żeby się jej skończyć. Tak zwany genocyd narodu Donbasu. No i właśnie znowu było słynne zdanie: Kijów w ciągu 3 dni. Ale na szczęście tego się nie udało. To było już coś podobnego do Czeczenii. I dziękuję za uwagę.